Cześć, cześć, witajcie w drugim odcinku na temat biegunek infekcyjnych. Dzisiaj opowiem nieco więcej na temat poszczególnych bakterii, które mogą wywoływać biegunki. Zakażenie pałeczkami typu Yersinia, Enterokolika lub pseudotuberkulozis to jeden z czynników biegunek. Bakteriami tymi zarazić się można przez kontakt z wydalinami zwierząt, zanieczyszczoną nimi wodą czy niedogotowanymi daniami mięsnymi, szczególnie wieprzowiną. Zakażenie może objawiać się jako ostre zapalenie jelit. No, w końcu skądś Enterokolika ma tą swoją nazwę, a czasami zakażenie może zlokalizować się w końcowym odcinku jelita cienkiego, co daje charakterystyczne objawy bólowe, zlokalizowane w prawym dolnym biole biodrowym które może być po prostu mylone z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Yersinia pseudotuberkulozis szczególnie ukochała sobie zajmowanie węzłów chłonnych w kresce jelit. W większości przypadków biegunka i bóle brzucha ograniczają się samoistnie, a my stosujemy tylko leczenie objawowe. Niestety zdarza się, że na tle infekcji rysinią dochodzi do rozwoju sepsy stowarzyszącym rozsiewem bakterii po organizmie i wytworzeniem ropni w narządach. Wtedy też zdecydowanie musi pacjent zostać hospitalizowany i włączony musi zostać antybiotyk. Do zakażeń związanych z udziałem systemu opieki zdrowotnej niewątpliwie należy dodać zakażenie Clostridium difficile, bakterii wywołującej rzekomo buniaste zapalenie jelita grubego, przede wszystkim manifestującego się jako biegunka. Clostridium difficile bytuje w przewodzie pokarmowym wielu zwierząt i wytwarza przetrwalniki, które są tak naprawdę wszechobecne i też nie wiem czemu tak kochają ręce pracowników opieki zdrowotnej. Przetrwalniki są też odporne na wiele środków odkażających, a najlepszą, że tak powiem, wartość w usuwaniu ich ma bardzo dokładne mycie rąk. Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju zakażenia tym Clostridium difficile jest długotrwała antybiotykoterapia. Najczęściej i największe też ryzyko rozwoju właśnie tego zakażenia jest przy stosowaniu leków z grupy cefalosporyn drugiej trzeciej generacji, fluorochinolonów czy też klindamycyny. Właśnie z wybitą, prawidłową florą jelitową te przetrwalniki mogą kiełkować u nas w przewodzie pokarmowym, no i powstawać z powrotem bakterii Clostridium difficile, które uszkadzają właśnie nabłonek jelitowy, wytwarzając toksy i prowadząc właśnie do objawów tych biegunkowych. Inne czynniki ryzyka to starszy wiek pacjenta, współistnienie innych chorób, przebywanie w zakładach opiekuńczych czy szpitalach, czy stosowanie leków zmniejszających kwaśność soku żołądkowego. Jak wiadomo, sok żołądkowy kwaśny stanowi też barierę taką fizyczną, która może niszczyć część bakterii do nas, do naszego układu pokarmowego trafiających. Czy też jakieś zabiegi, operacje, interwencje takie jak sonda żołądkowa mogą zwiększyć, zwiększyć ryzyko tego, że Zakazimy się Clostridium difficile. Infekcja u chorych może być bezobjawowa lub też manifestować się jako nieco większa ilość luźniejszych stolców, chociaż czasami tak naprawdę może mieć przebieg bardzo ciężki z ryzykiem rozwoju sepsy. W diagnostyce ciężkiej biegunki istotne jest wykrycie bakterii w kale, ewentualnie genów kodujących toksyny bakteryjne przy użyciu metody PCR, czy samych toksyn, toksyny typu A lub toksyny typu B. Również do rozpoznania może wystarczyć charakterystyczny obraz kolonoskopowy rzekomo błoniastego z tego zapalenia jelit, a aby postawić ostateczne rozpoznanie Oprócz badań diagnostycznych, które wykryły Clostridium difficile, muszą też towarzyszyć objawy biegunkowe. W leczeniu zakażenia, jeżeli mamy do czynienia z lekkimi objawami, wystarczy odstawienie antybiotyku, ewentualnie zamiana antybiotyku na taki, który ma mniejsze szanse wspomożenia Clostridium w jego inwazji. Jeżeli pomimo odstawienia antybiotyku nie udaje się uzyskać poprawy, to stosowane jest leczenie antybiotykami, które potrafią tego dziada wybić, bo okazuje się, że duża część. Hmm, Leków, antybiotyków, które działają na pałeczki jelitowe na klostridium nie działają, dlatego zazwyczaj stosowany jest metronidazol lub wankomycyna. Jest też taki trochę nowszy antybiotyk, który się nazywa fidaksomycyna, i możemy wybrać jeden z tych trzech do leczenia. W przypadku ciężkiego przebiegu kluczową rolę stanowi leczenie wankomycyną, przy czym też uzupełniane jest często metronidazolem. U osób predysponowanych z osłabioną odpornością czy przewlekle przejmujących antybiotykoterapię to oprócz takich starszych, skorowanych pacjentów, dobrym przykładem osób, które cierpią na biegunki klostridiowe, są dzieci na onkologii, hematologii dziecięcej, które poza znacznie osłabioną odpornością często są leczone dużą ilością antybiotyków, żeby zapobiec infekcjom oportunistycznym przy okazji właśnie leczenia tego hematologicznego. No i wtedy, w ich przypadku, infekcje klostridium difficile są naprawdę dużą uciążliwością, a też często stanem zagrożenia życia, dlatego w nawrotach stosuje się już zazwyczaj. Wankomycynę lub fidaksomycynę, a w, w tych pierwszych nawrotach, a w kolejnych i kolejnych, to często są właśnie jakieś takie przedłużone schematy stosowania wankomycyny, fidaksomycyny, czy też właśnie pojawi się antybiotyk rifaksymina. Proszę nie mylić z rifampicyną, to jest inny w ogóle antybiotyk, który też jest w miarę skuteczny właśnie w klostridiozach, ale tak naprawdę często już lekarze są bezsilni i tym, co nam zostaje jest właśnie transfer mikrobioty jelitowej, czyli po ludzku mówiąc po prostu przeszczep kupy, gdzie zbadany zdrowy ochotnik, który nie ma styczności ze służbą zdrowia właśnie oddaje swój kał z jego prawidłową florą, właśnie jelitową, który jest odpowiednio tam rafinowany i przetwarzany właśnie w formę albo kapsułek, czy też podawane do. Jelita cienkiego, właśnie przez yy, yy, sondę. Jakkolwiek to wszystko może brzmić dziwnie i, i kosmicznie dla osób, które w ogóle pierwszy raz słyszą o tej metodzie, to tak naprawdę jest to metoda naprawdę zdecydowanie korzystna i bardzo skuteczna i znajduje zastosowanie nie tylko w zakażeniach Clostridium, ale też są badania i testy, na przykład w chorobach zapalnych jelit, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czy choroba Krona. I tam naprawdę robią robotę całkiem niezłą. A chcemy tego klostridium się po prostu pozbyć, żeby nie doszło do powikłań, a wśród nich znajduje się megakolon toksikum. Pamiętacie, w badaniu rentgena jamy brzusznej właśnie poszerzenie pętli lita grubego powyżej 6 cm uznajemy właśnie za wyznacznik tego megakolon toksikum, toksycznego rozdęcia właśnie jelita jelita grubego. Oprócz tego możliwe są perforacje przewodu pokarmowego, wstrząs właśnie wywołany hipowolemią w przebiegu biegunki, czy też po prostu sepsa. Istotną rolę w zapobieganiu zakażeniom ma również dbanie o higienę, właśnie higienę rąk, właśnie mycie mydłem, nie tylko tymi alkoholowymi Płynami tymi dezynfekującymi, stosowanie jednorazowych rękawiczek, dezynfekcja pomieszczeń czy izolacja chorych, zakażonych klostridium. Na pewno, jeżeli nieraz byliście na jakichś oddziałach, czy. O działa chorób wewnętrznych, to właśnie są sale, gdzie pacjenci są poddani izolacji. Uwaga, bo mają Clostridium. Uwaga, bo mają Clostridium. I właśnie chodzi o Clostridium difficile, o te właśnie bakterie biegunkowe, aby uniknąć zakażenia tymi bakteriami innych pacjentów, którzy też czasami są ciężko schorowani, a dodatkowa infekcja Clostridium mogłaby być dla nich naprawdę czasami nawet śmiertelna. Salmonella niedurowa, znaczy po prostu są to gatunki salmonelli, które nie wywołują charakterystycznego zespołu durowego czy tamtej choroby zwanej durem brzusznym. Jest ona wywoływana przez bakterie salmonella. Typhimurium, Enteritidis, Newport, Heidelberg. To są różne takie podtypy. Najczęściej można się zarazić przez zanieczyszczony bakteriami, źle przetworzony pokarm pochodzenia zwierzęcego. W ogóle to właśnie jest kwestia istotna jajek, ponieważ u części kur może występować kolonizacja przez bakterie jajowodów i jajko tak naprawdę jest zainfekowane w środku, jeszcze przed powstaniem skorupki. Czyli, że my to jajko umyjemy, nic nie zmienia. Dlatego, jak lubicie sobie pojeść jajeczka, to warto jednak, żeby ta. Te jajeczko było ugotowane na twardo, a nie na miękko, bo wtedy zmniejsza się ryzyko zakażenia właśnie tymi salmonellozami, ale też ponadto można złapać salmonelle przez kontakt ze zwierzętami czy zanieczyszczoną wodę właśnie jakimś kałem, czymś. Choroba klasycznie prezentuje się jako ostra biegunka z bólami brzucha, gorączką, jednak zazwyczaj właśnie krew w stolcu nie towarzyszy tutaj tej biegunce i ta biegunka zazwyczaj potrafi się utrzymywać mniej więcej tak do tygodnia. U części chorych niestety może przejść do, dojść do przeniknięcia bakterii do krwi i do rozwoju sepsy z zajęciem narządów, szczególnie ścian naczyń, przeszczepów naczyniowych, zapalenia wsierdzia, zapalenia kości, zakażenia ośrodkowego układu nerwowego czy też zakażenia stawów, dlatego. No, niedobrze mieć taką salmonellę, dlatego należy mieć na uwadze szczególnie pacjentów wysokiego ryzyka, takich jak noworodki, osoby w immunosupresji. Tutaj pamiętajmy o pacjentach HIV-dodatnich, HIV bo to właśnie u tych osób jest największe ryzyko rozwoju tych powikłań, tak? U zdrowych osób z super pełną odpornością, zazwyczaj to po prostu kończy się, że pigułka trwa kilka dni, sama się ogranicza, kończy, się ma, koniec, tak? A u nich niestety jest ryzyko tych wszystkich. Powikłań tych wszystkich wad, też tutaj chorzy z wadami zastawkowymi, no bo chodzi o to, że po prostu, jak oni mają wady zastawkowe, jakieś uszkodzone na te zastawki, no to jest większe ryzyko, że jak bakteria przeniknie do krwi, to właśnie dojdzie do zapalenia w i wytworzenia jakiejś tam wegetacji na tych, na tych całych zastawkach, no nie? I właśnie u tych pacjentów, jeżeli wykryjemy właśnie salmonelle we krwi, czy też w kale, powinniśmy włączyć. Antybiotykoterapię. Zazwyczaj stosowane są właśnie fluorochinolony czy też trymetoprym z sulfametoksazolem, a po ludzku i po szpitalnemu po prostu nazywany biseptolem od praktycznie chyba jedynego i pierwszego preparatu, który, który po prostu zawiera te substancje, a tak naprawdę jakby każdy miał mówić trymetoprym, sulfametoksazol, to chyba prościej jest mówić biseptol, więc... Więc tak mówię, a jeżeli chodzi o bakteriejni, czyli wtedy już kiedy przeniknie do krwi i we krwi wykrywalna jest salmonella, to dodatkowo oprócz fluorochinolonów warto dodać cefalosporyny trzeciej generacji. Natomiast gatunki Salmonelli, które mogą wywołać dur brzuszny, to Salmonella typhi i Salmonella paratyphi, która występuje w trzech typach A, B i C, z czego wszystkie gatunki oprócz C to patogeny wyłącznie ludzkie, a C mogą mieć też ludzie i zwierzęta. Po znalezieniu się w naszych jelitach, salmonella namnaża się w tkance chłonnej kępków Peyera, czyli właśnie układu chłonnego w jelitach, i okolicznych węzłach chłonnych, rozsiewając się po organizmie. Często przewlekle utrzymując się we krwi, gdzie chory może być też długotrwałym nosicielem salmonelli, jeżeli bakteria właśnie najczęściej kolonizuje pęcherzyk żółciowy. Spektrum objawów jest dosyć szerokie, ale to co charakterystyczne, to długo utrzymująca się gorączka, tkliwość brzucha, powiększenie wątroby, śledziony, przy czym alaty i aspaty też mogą być podwyższone. Język może być obłożony białawym czy brązowawym nalotem, a w badaniu przedmiotowym stwierdzamy również ogólne powiększenie węzłów chłonnych uogólnione, tak, czyli wszędzie może wystąpić też czasami tak zwana różyczka durowa, czyli drobnoplamista. Do różowa wysypka na brzuchu, na klatce piersiowej, ogólnie na tułowiu, czy też czasami objawy neuropsychiatryczne, ale zazwyczaj to jest splątanie lub apatia natomiast też co typowe dla salmonellozy to tak zwana względna bradykardia znaczy, że przy bardzo wysokiej gorączce akcja serca zazwyczaj nie przekracza 100 na minutę a fizjologicznie zazwyczaj jest tak, no, że właśnie przekracza i salmonelle właśnie wykrywamy we krwi badaniami serologicznymi, właśnie tak zwanym odczynem widala, chociaż tak, na, tak naprawdę czy badania serologiczne, czy hodowla czy PCR nie są to mega czułe jeżeli chodzi o te durowe salmonelle, to nie są jakieś mega czułe badania, niestety. Ale właśnie gatunki salmonelli, które wywołują zespół durowy, normalnie nie występują za często w Polsce. Dlatego warto mieć czujność i świadomość, i przy zbieraniu wywiadu u pacjenta z długotrwałą gorączką, warto zapytać, czy w przeciągu ostatniego miesiąca lub dwóch nie był na wyjeździe w kraju endemicznym dla występowania tych bakterii. tak? Bo charakterystyczne w dużym Brzusznym jest całość tych objawów. W tym przewlekła utrzymująca się gorączka, a sama biegunka nie występuje wcale aż tak często. Po rozpoznaniu i identyfikacji, że to jest salmonella, właśnie tyfi albo paratyfi, włączamy koniecznie leczenie i zazwyczaj stosowane są fluorochinolony, azytromycyna czy cefalosporyny trzeciej generacji. Bakterie Shigella związane są z czerwonką bakteryjną. To patogeny wyłącznie ludzkie, które szerzą się drogą fekalno-oralną. Znaczy, że właśnie z, z kupy, że tak powiem, w jakiś sposób zanieczyszczona woda, pokarm czy między człowiekiem a człowiekiem może właśnie dojść do zakażenia i właśnie Shigella jest dosyć mocno zakaźną bakterią dlatego ma duże tendencje do zachorowań zbiorowych więc jakby zbiorowa na przykład straka na kolonii to może być na przykład Shigella początkowo wywoływana biegunka może przebiegać dosyć typowo bóle brzucha gorączka treść biegunkowa na początku może być wodnista i warto wspomnieć, że często towarzyszą intensywne bóle brzucha kurczowe i bolesne parcia na stolec, aby następnie biegunka na później w trakcie choroby przyjęła już taki charakter, już nie taki obfity, ale częsty i taki krwistość śluzowy, i stąd właśnie z tej krwistości zapewne jest też nazwa, że to jest. Właśnie czerwonka. Choroba może trwać od jednego dnia, nawet czasami do miesiąca, chociaż zazwyczaj zakażenie trwa około tygodnia. A po stwierdzeniu szigeli w kale, koniecznie należy wdrożyć antybiotykoterapię. I tak jak zazwyczaj na pałki jelitowe lecą fluorohinolony, które są właśnie w takich infekcjach układu pokarmowego zazwyczaj leczkami pierwszego rzutu. Celem jest jak zawsze uniknięcie powikłań, czyli jak odwodnienie takich, jak wstrząs, chociaż czasami tutaj też może dojść do przeniknięcia patogenu do krwi, do wywołania sepsy, czy też właśnie Shigella może być przyczyną zespołu hemolityczno-mocznicowego. Jeżeli chodzi o biegunki infekcyjne, w tych dwóch częściach to mniej więcej wszystko, co chciałem powiedzieć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że często niektóre tematy są jeszcze bardziej złożone, rozbudowane, ale jak starałem się jak najbardziej spiąć i streścić Całość tych treści. Oczywiście na przykład nie ma tu za dużo na temat biegunek wywołanych przez pasożyty, ale no to mam nadzieję, że bardziej ambitni sobie doczytają, a może też kiedyś jakby dorobię tą trzecią część. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia!